właśnie w 19 odcinku Szeptanego DBD jest Agusia. Jestem. I... Jest! Oj, co tak? Oj, Aga! No? Ej! Ja nawet nie zdążyłem, bo to już mecz! No widzisz? No hit. Moi drodzy, jest z nami dzisiaj Steve Harrington. Gra... O! Hał, hał! Za mi gra. Hał, hał. Tak napiszemy hej. Ale... Bo chyba jakiś ktoś z Polski. Bo ale hał, on hał, chyba hał, nie będzie cię widział, bo jest na PlayStation. Ale jeżeli to... A jak Epic to chyba widzi, nie? Nie jestem pewna właśnie. Aha. No! O! Patrz! Napisał, napisał? Hej. A, mhm. Co ty gadasz? A to jednak może jest na Epiku. Tak, Aga, z czym gra szybko? Powiedz, z czym gra szybko, szybko, o szybko. Jezu. Gram sprint, żelazna wola, wykaż się i damy radę. Dobrze, ja mam adrenalinkę, niezłomność, ostateczny cios i sprint, dlatego że perki na Stevenie mam baść... baść. Mam Aga baść. Mam dość lipne. Aha. No, takie, wiesz, no, nie, ja nie też było nie mam co wybierać. Ci powiem. Nie mam zegara. No nie mam zegara, więc też mam już problem na początku, no, bo zegar jest bardzo important w, te, tak, w tych czasach. Tak. Ja wziąłem ten woreczek, widzisz? Woreczek kredy. A kreda, ja, Aga, wiadomo, wziąłem. Teacher, kreda, kreda, teacher, zwiększyłem nam szczęście. Ja wziąłem kwiota. Kwiota? Tym razem nie uschniętego. Dobrze, dobrze, niech ci będzie. No. Ja powiem ci, że też bym coś zjadł dobrego, takiego, wiesz... Kiebaba. No kebaba albo coś, ale nie mogę, bo mam tyle jedzenia po tym, po świętach, że nie mogę. Bigos sobie zagrzeje, wiesz? Też bym zjadła, o, no. Też bigos, to zamienimy się, ja ci dam bigos, ty mi też kebaba. Tak? Tak. Tak. Dobra. No, to ja polecam, zapraszam, mamusia teraz robiła bigos. O, no to jedwa piście. No, to chodź. Dobra, co tam jeszcze, jeszcze robisz za Wielkim Oceanem? O. O. Knajpa pod martwym ziomkiem. Musimy, Aga. Bardzo mi przykro. Dobrze, dobrze, żebyś przypomniał. No, no! Bo żeśmy zagadały o jakimś bigosie i widzisz. Zjadłbym. Ej, jest chyba... O. Czekaj. Który jest? Kto jest? Ten. Go, go. Aga, mam ten. Mam totem z klątwą. Dobra. Słyszałeś, co powiedziałam? Kto jest? Tak, temu go, go. Kuciapa! Tak! Zrobię mu totem i mnie palną, wiesz? Tak! Tak! Bo jest wrednym dziadem! O kukła! Uciekaj się! Pomocy! Pomocy! Na domek jak pójdziesz się lubować, to może coś cyk cyk. Maciu! Przeciął mi drogę w połowie! Cyk, cyk, słuchaj. No niezły cyk, cyk, ci powiem. No. Ale my chyba skończymy gena. Do piwni idę. O nie. A gdzie jest piwnia w tym? A dobra, przedłużę. Tak, obok, obok. Kumanczacze. A wezmę te tapsa, wiesz? Na co tapsa? Na kartu. Mój drapie. Dobra. Poszeptam, to cię drapie. No, dramat. Zrobił. Dziuplo, goni mnie! Ej, ten Steve jęczy jak pani. Ej, goni mnie! Goni mnie! Ła, ten men dobrze nie zjadła. Ej, bez gipki to ja, wiesz co, ja mogę? No właśnie. Ej, nie chcę nic mówić, ale... On nie będzie poszedł. Co to nas? Leży! To czerw! Tunelował mnie! O nie, a nie miałeś zegara? Ale mam DS-a. O Boże, przepraszam! Maciek! No, poszło! Maciek! Koniec, Aga, koniec! Karencja! Mhm. Lubuj się! Wzięłam go na siebie! Ja się leczę w palecie! Maciek! Oj. No przecież on się tu lubuje, ciupku! Poszeka! Jak on chciał wziąć na ciebie, a ty żeś tam stał! Leci za mną, jełop! Leć do domu! Jestem! Idzie do mnie! Masakra! Nie trafił mnie!
Dajmy z gipkę i to jest jakiś porażek. O Jezu! Cię... Chyba żartuj. Maciek, czemu ty tam poszedłeś do ślepego zadupa? Czy on słyszy uszkodzonych? Nie wierzę w ciebie. Ja się tu pojadę. Boże, nie wierzę. Macieku. Macieku! No przecież hity z satelity ci powiem. Tak samo jak on ciebie gonił i słyszał jak ja stękałam, poszedł za mną. Masakra! Jaka masakra? No masakra, no. Ja nie mam zegara, a ty tu wisisz. Ty. Ale on tu jest. Mhm. A ja nie mam zegara, to jak ja mam cię ściągnąć? Dobra, poszedł do doma. No jo, sraka kuźwa. To przecież to jest chore, no dlaczego on tutaj jest? Dobra, idzie do ciebie. No nie, no kuźwa, to ci masz mnie. Czemu ty kuźwa? Zamenna przebiega. Bez zegara, bez zegara. Ciekaj ta. Ściągnę mnie bez zegara, Aga. On weźmie mnie. Nie, goni idiotową. Nie, jeszcze się... O, ukułem, przepraszam. Aga, to jest jeden wielki fail. Tak. Maciu, zobacz, ile jest dżownic. No, a ja jestem nieuleczony. Co teraz? A teraz? Koleś mnie próbował zlatary ochronić. I zaraz będą trzy dżownice. Idę po ciebie. Goni tą uszkodzoną. Ja pieprzę. Powiem ci, że te brak zegarów to nam nie robi gry. No. Musisz stąd spieprzać, Maśku. Wypij te jamy, bo on tam zaraz przylezie, chodź. Się tu zleczmy. Ho, ho, ho! Co? No leczymy, nie? Ale patrz, już tu lezie. Aha, tak, to kampiło, teraz co? Maciek, uważaj. A on ma barbę chyba jakąś. Nie, kurwa, zapiał. To sraka nie gra z takim czymś. Idę po tego, co wisi. Tak to kampi, a tak to kuźwa nie kampi. No przecież pieprzne. Ej, tepnie się zaraz do was. Tepa się do was. Tepa się. O Boże. Nie, Aga, ja kinę, kinę. Do sraczka tej. Idę stąd, uciekam. Może trochę na pokręcę. Dobra. Ja idę ten do budynku pokręcić. Dobra. Patrz. Zaciemkę na Boże. Aga, czekaj. Idę do ciebie, żebyś mnie uleczyła, dobra? Jestem w tym budynku. Na górze? Tak. Przy Kenie. Jo, jak ta menda tutaj się kręci. Idzie do domu. Maćku, idzie do domu pan. No chyba żartujesz. No nie. Dawaj. Uciekaj. Nie, idzie, idzie. Chowaj się, Maciek. Gdzie? Nie wiem. Puścił się za mną? Za mną się puścił. Wziąłem go. No kurczę, blade, no. Twojego gena, wiesz? Dobra. O ty przebrzydła mendo! Nie, no kuźwa. Myślałam, że zeskoczył. Jest, jak ja gram. Tak jak ja dzisiaj. Masakra, jakaś kupa totalna. A ja lubię się lupować na tej mapie. Tak? No. W tym domu się lubię lupować, ale bez gipki to jest totalna katastrofa. Tu jest koleś koło mnie, Maciek.
Przecież ta Menda już tu idzie. Nie, no Maćku. Porażka. Idzie za mną, Aga, jak... O Jezu. Co jest? Ginę! Maciek! Ty się powitasz chyba, że jest szeptany? Ja nie wiem, co ja robię. No, masz. No ja pitoj. I sraka. To sraka motyka. Nie, no kuźwa hit. Ja ten hał nawet ani razu nie wisiał. Ginę! Przylezie do mnie, na górę. Jo, idzie. Czekaj, jak zobaczyłem, jaką miał rankę. Kuźwa, ci powiem, że ja nie jestem uleczona. Jesteś. Czekaj. O, mam cię. A wy macie już tę bramę. No ale co z tego, jak on będzie tiruriru nam robił? Tiruriru? Tak, ja się tu schowam chwilowo. No chyba hał bije. No co ty rozrobiłeś? Ty durna pałko! Chodź tu się zlecić, czubku! No co zrobiłeś? Co zrobiłeś? To otworzył, ja pierkur. Jak on tu przylezie, zaraz nam nas kilim. Po co jeszcze, ja już nie żyję, po co jeszcze tam? Uciekaj! Nie, no nie damy rady, no. Jo, gówno kuźwa. A tam hał umarł na no, haku. No hał by umarł. Ale bo... nas wyzywa teraz, Jezu. Nie, no ale chodzi o to, że co mogliśmy zrobić? To by miało trzy haki. Ja odpadłem pierwszy. Ale nie, chodzi o to, że patrz, gdyby on nie przyszedł do nas, abyśmy mieli, nie wiem, cokolwiek, nie dwa haki czy coś, a my wisieliśmy po dwa razy, to piznąłby nas, by powiesił i by było więcej kilim. O, ja wiem. O Boże, ale straszna lipa ten mecz, ja pierkur. A ten pan, czekaj, ten killer to skąd, przepraszam? A, szczerze, Holandia. Straszny. Straszne, sorry, straszne, Aga. Sorry, hał. Ja dzisiaj się jakoś nie mogę, Aga, fokus, nie? No. Ja to, że tak gadałem nie. W ogóle. No. No zmieniałeś, no? Tak nie wiem, co chodzi. Nie wiem, co się dzieje. Nie. Słuchajcie, kończymy. Była tak. Gusia. Byłam. Byłem ja, Lofki Kiski, trzymajcie się, buzi, cześć, pa.